Jestem już po pracy. Niestety dzisiejsze szkolenie nie zakończyło się tak, jakbym sobie tego życzyła, ponieważ moja biedna kursantka niestety przez problemy ze wzrokiem nie trafiała w ręce. Zatem część praktyczną musiałyśmy niestety przełożyć na styczeń. No i niestety w tym czasie, znaczy niestety, oczywiście w tym czasie kursantka musi iść do okulisty, załatwić sobie badanie wzroku, prawdopodobnie okulary i dopiero wrócić na część praktyczną. No nie jest to zależne od nas, czasami tak po prostu się dzieje, no i tyle. A tymczasem ja przyjechałam sobie do galerii, do Serenady. Idę poszukać jakieś czapki i rękawiczek, bo no to już jestem wiek, że się zakłada z własnej woli. Niestety ręce mi ostatnio tak przemarzły, że pękała mi aż skóra i mam takie suche, jak stara baba. Także idę szukać rękawiczek, jakichś ładnych czapeczki. Czapkę jedną już mam, ale chciałabym mieć też drugą, bo kto się maluje, ten ma odbitą czapkę, lecz podkład od czapki, podkład na czapce. Wiadomo, o co chodzi. Idealne dla mnie do pisania, ponieważ ja lewą rękę mam ok, prawą mam taką zmarzniętą, ponieważ piszę na telefonie, siedzę wiecznie na telefonie, jak jest mróz, a więc mam takie, które nie mają palców, ale mają takie zakrywane, pokażę wam później. Idę do Zary zobaczyć na czapeczkę, bo widziałam ładną przez internet, więc idę zobaczyć. To jest to uczucie, kiedy XS-ka jest na ciebie za dużo. Każda kobieta chyba to zrozumie, ale przepiękny jest ten płaszczyk. Cudowny, tylko nie jest taliowany. Świrowałam, to była S-ka, bo XS-ki nie było. No ale i tak, jak S-ka jest za dużo, to i tak jest dobrze. Nie jestem zadowolona z dzisiejszego shoppingu, bo prawie nic nie kupiłam. Kupiłam tylko rękawiczki, no ale dobra, idę dalej zobaczyć, co się dzieje. Może się uda coś jeszcze kupić. Powiem wam, że ja nagrywam ogólnie Canonem M50 i właśnie na wyjściach gdzieś do sklepu czy do galerii sobie biorę GoPro i to jest genialne, bo raz, że nie muszę nosić, a dwa, nie zwracam tak mocno uwagi. Że generalnie jest gówno w tych sklepach, ale co wam to, bo byłam w New Yorkerze, kupiłam sobie piżamki, jakąś tam bieliznę, także jestem zadowolona na maksa. Ja w ogóle lubię takie rzeczy kupować. Myślę, że jak każda kobieta, dobre perfumy i ładna bielizna. I od razu jest humor lepszy, co? Dziewczyny? Idę jeszcze do H&M-u zobaczyć sobie. Nie kupiłam niestety nigdzie czapki. Jestem niepocieszona, bo chciałam, to znaczy jest dużo czapek, ale są takie duże, więc no odstają i nieładnie to wygląda. Idę jeszcze do H&M-u, no i do Hebe zerknąć sobie na kosmetyki do twarzy. Ej, hit! W H&M-ie są rękawiczki, nazywają się smartphone gloves i można w nich pisać normalnie na telefonie. Sprawdzałam, założyłam je i normalnie telefon działa, dotyk działa normalnie, więc nie wiem, czy jestem jakaś zacofana, czy to jest jakaś nowość. Nie wzięłam ich, bo kolory mi nie odpowiadały, natomiast fajna opcja właśnie dla osób, którym pękają dłonie, skóra na dłoniach pęka przez to, że używają za dużo telefonu. Ale czapki nadal nie kupiłam, więc cóż zrobić. Wróciłam, moi drodzy, do domu. Jest
godzina 18.54, biorę się za montowanie tego vloga. Cieszę się, bo znowu, mimo tego, że byłam w pracy, to coś tam udało mi się nagrać, coś tam wrzucę, także super, do przodu. Jutro jest czwartek, jutro mam rano tylko klientkę, a później mam dzień wolny z racji właśnie na... Czekajcie, bo Suza musi zaskoczyć. I potupać. Z racji takiej, że to szkolenie dzisiejsze, które miało być dwudniowym szkoleniem, zostało przełożone. No to jutro mam troszkę wolne, więc coś tam poogarniamy. Powiem Wam jeszcze o tym szkoleniu. Jak szkole, przeszkoliłam już naprawdę sporo osób. To jest moja druga sytuacja, kiedy no, szkolenie nie doszło do skutku jakby. Nie zostało sfinalizowane. Równo rok temu miałam taką samą sytuację i też dziewczyna nie widziała, po prostu nie trafiała w ręce. Czasem jest tak po prostu, że na co dzień się na to nie zwraca tak uwagi, ponieważ na co dzień no nie mamy często takich drobnych rzeczy manualnych i też takich, które wymagają ogromnego wytężenia wzroku. A stylizacja rzęs no, jest czynnością, gdzie ten wzrok naprawdę jest na maksa skupiony, ale nie dość, że w bliskiej odległości, to jeszcze naprawdę trzeba tam bardzo uważnie to robić. To nie jest, wiecie, gra na komputerze, to nie jest, nie wiem, uczesanie warkocza, tylko po prostu to jest praca na oku. Także wymaga naprawdę ogromnej precyzji, ogromnego skupienia, no ale przede wszystkim tego, żeby tą rzęsę widzieć. I w tym przypadku akurat się stało, tak jak się stało, ale to nic, no ja zawsze idę w kierunku kursantek, to nie jest tak, a nie umiesz, dobra, to do domu. Po prostu zaproponowałam, żebyśmy się spotkały w drugim terminie. Dostałam już informację od kursantki, że udało jej się na jutro umówić w ogóle na badanie wzroku, co jest niesamowite. Także mam nadzieję, że spotkamy się szybko. No i tą praktykę, nie teorię, sobie nadrobimy. Życzę Wam cudownego wieczoru, idę montować do Was film i go wrzucać. Do zobaczenia, do następnego filmu. Mua, buziaczki. A, jeszcze jedna rzecz. To są moje dwa nowe suplementy. Nie wiem, czy się wyostrzy. Raz i dwa, to jest kolagen, moi drodzy. Wszystko oczywiście z mojej ukochanej firmy. Zaczynam stosowanie. Już kilka dni temu chciałam zacząć, ale chciałam właśnie o tym powiedzieć. Są nowe. O, jeszcze to jest zapakowane. Są nowe, także nie będę się na razie wypowiadać na ich temat. Zaczynam stosowanie. Dziś jest 7 grudnia. Dam Wam znać, jak efekty po miesiącu i wtedy o więcej Wam o nich opowiem, chyba że macie ochotę sobie poczytać. No, to sobie oczywiście możecie poczytać. Natomiast nie chcę się na razie wypowiadać, bo nie mam pojęcia. Natomiast ten kolagen jest ogromnie chwalony. Także mam nadzieję, że efekty będą świetne i będę mogła się z Wami podzielić nimi. Zobaczymy. No, myślę, że taki miesiąc co najmniej, myślę, że nawet do 3 stosowania. Natomiast wiem, że... Natomiast... Ja nie znam innych słów. W każdym razie wiem, że dziewczyny bardzo sobie chwalą, więc zobaczymy, co to za cudo. Zaczynam stosowanie. Właśnie będę rozpuszczać kolagenik i brać moją tableteczkę. Jaki to ma smak? O smaku pomarańczowym. Chyba dałam za dużo wody. Ogólnie, jeżeli chodzi o smak kolagenu, to piłam lepsze. Natomiast zobaczymy, jak działanie, bo to jest najważniejsze. Natomiast no, smak dla mnie taki se. Zobaczymy, jak działanie. Na pewno będę używać, będę dawać znać. No i tutaj mały. Nienawidzę przełykać tabletek. Mam z tym zawsze problem. Kapsułki, tabletki. Tragedia. No to jest oczywiście bezsmakowe. Natomiast... Zobaczymy. Ale nie jest to mój ulubiony smak. Natomiast mówię, no ważniejsze jest działanie w takich suplementach. Tymczasem idę, bo już na pewno zgrały się filmy z mojej jednej karty, więc przerzucam się tutaj i montuję i dodaję. Teraz się już żegnam.